Siemandero drodzy widzowie, Thanatos z tej strony, witam na kanale Eat My Dust i dziś kontynuujemy naszą historię w Dragon Ball Z Kakarot. Jak wiecie po ostatnim odcinku, w którym wykonaliśmy bardzo dużo misji pobocznych, dziś przechodzimy do wątku głównego, czyli przygotowań do turnieju Budokai, organizowanego przez perfekcyjnego cela. No zobaczymy jak uda się to naszym bohaterom. Jestem ciekawy czy będzie tylko tutaj pokazana historia Goku, bo nie pamiętam tego szczerze mówiąc. Więc myślę, że bez większego przedłużania możemy zacząć... jechać z fabułą. A z tego co pamiętam, to chyba Goku miał sobie zrobić przerwę z Gohanem. Tak, 3 dni przerwy mieli mieć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście Chi-Chi na bank będzie się tutaj rzucać, ale ja sobie troszeczkę przyciszę tutaj mikrofon, a nie mikrofon, tylko grę, żeby nie było przebitki. Ale ona jest odklejona. Jad stoi na krawędzi zagłady, a ona chce sobie wycieczki robić. Chociaż w sumie na tym polega prawdziwy odpoczynek, nie? Dobra, zobaczmy. Ciekawe, czy mam jakiś z tych składników, zaraz zobaczymy. Zbierz materiały, których potrzebuje Chi-Chi. Ja już mam wszystko zebrane, moi drodzy. Jak fenomenalnie rozpoczynamy ten odcinek. Przygotuj danie. Nie przygotuj danie. Oddaj znalezione przedmioty. Jezu, widzicie to zbieractwo, moi drodzy, w trakcie rozgrywki się opłaca. Świetnie. Ale fenomenalnie. Już myślałem, że będziemy latać po mapie i tego szukać. うひゃ、いい匂いがすっと。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発して。だな。 みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。Strasznie odklejona jest ta Chi-Chi. Ale zawsze tak było w anime też. Goku-san. 初めて会った日に二人で均等に乗ったこと覚えてるだか。もちろんだ。馬上線を借りに亀仙人のおじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ。あの時、ほら悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。そうだったんか。んだ。今になってみるといい思い出だべ。 結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、オラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れている間、本当に心配そうだったもんな。そうだ。せっかくだから、しばらく二人きりにしてあげよっと。 僕もすぐ追いつくから。え？ちょっとごはんちゃん。大丈夫だよ。目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ？それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった。それじゃあごはん。わかった。
No, Son Gohan tutaj pomyślał o rodzicach. Kto to dzwoni? Okej, musimy memoryty znaleźć, czy? Co to jest w ogóle? To są części, żeby chyba naprawić tego naszego szesnastkę, tą naszą szesnastkę androida. Okej, a już przypominam sobie mniej więcej, jak to będzie wyglądało fabularnie. Son Gohan ma teraz dostęp do przemiany Super Saiyanin. No dobra, ale on jest w formie Super Saiyanina, więc nie wiem, co to ma tutaj wnieść zbyt dużo, jakby wcześniej... O nie, drodzy moi, widzicie to? Niebieski znacznik. To się nazywa misja poboczna, ale dobra. Tutaj widzę, że mamy jeden spocik. To zanim polecimy do misji pobocznej, to zbierzemy sobie tą jedną rzecz, która tutaj jest. O, już tu jest chyba tutaj. Zaraz zobaczymy. Podnieść, żeby to było tak? Tak. To jest to. No dobra, słuchajcie, to ja teraz robię cięcie. Tak, robię cięcie i dolatuję do tego miejsca i tam robimy misję poboczną. Ale zanim to zrobimy, muszę naprawić swój błąd, ponieważ zobaczcie, drodzy widzowie, wszystkie memoryty możemy zebrać tylko i wyłącznie w tej lokacji, więc zanim tam polecimy, to ja pozwolę je sobie zebrać. Bo tutaj znalazłem kolejny i widzicie, nam to kółeczko nie znika, więc wzbijemy się w powietrze w poszukiwaniu ostatniego. One są tutaj na tych filarach, więc może ja w ogóle podlecę jeszcze bardziej do góry. O, 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 tam coś jest, nie wiem, czy to widzieliście. Nie, wleciałem w jakiś korytarz powietrzny i zgubiłem to. Ale to chyba tam było jak te drzewa, tak mi się wydaje. Tak, jest tutaj coś, już to widzimy. Nie będę speedował, na spokojnie sobie dolecimy. No, wpadliśmy w ten korytarz powietrzny. I co? Udało się? Tak. Zebraliśmy wszystkie trzy i co? Przeniesie nas? Nie. Mamy udać się do tego naszego miasta, w którym jest Capsule Corporation, tak jak dokładnie powiedział przed chwilą Gohan, ale teraz robimy cięcie, ponieważ lecimy do misji pobocznej. No i dobrze, moi drodzy, udało nam się przybyć do miejsca docelowego i jak widzimy tutaj stare dziady ze szkoły żurawia. Niech tak będzie. Ale chyba ich emblemat już mamy, z tego co kojarzę. Onori! Ha! O, teraz będzie lekkie déjà vu. A, no tak, przecież pamiętamy, przecież my to przechodziliśmy. Oni go nie poznali w ogóle. Ja w ogóle zapomniałem o tej misji, którą my żeśmy robili. Okej. Okej. Chcą mnie przekabacić, widzę. A.
Żurawi, pustelnik i kryminator mają problemy ze znalezieniem uczniów do szkoły żurawia. Pewnie sięgną po niezbyt honorowe metody rekrutacji. Uwaga, opcja dostępna po kończeniu konkretnych opowieści dodatkowych. Okej. Dobra, pojedziemy, zobaczymy o co chodzi. A, może, że to jest kontynuacja tej historii. Okej, chcą mnie przyjąć do szkoły żurawia, ale po co? Yokaro. Okej. Ano. Jest. Nie, dlaczego oni mi to robią? Are? Yo. Ano. Wolałbym encyklopedię botaniczną. A, widzicie, tutaj genialny żółw nie zasiał, że tak powiem, takich nikczemnych rzeczy w duszy Son Gohana. A, dobra, czy jednak będzie bitka? No dobra. Niereformowalni, dokładnie. Jestem tego samego zdania. Od razu... No nie trać czasu na tą przemianę. Łe... Oni mają aż tak wysoki poziom? Ale dobra, na razie chyba się rozpuszczają, widzę. Łe, ile laserów. Dyskoteka. Ej, słuchajcie, to jakoś nawet całkiem idzie. A, no i właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Son Gohan ma dostęp do Kamehame. O, właśnie takiej. Łatwo. O, matko, oni się niczego nie uczą. Za późno. Onori! Nani? No w sumie tak, Gohan nie należy do żadnej szkoły. O, jest i boski mistrzu. No, świat się zmienia. Dobra, dzięki Bogu. Słuchajcie, misja poboczna zakończona. Odbieramy nagrody. Ano. Uj. Jezu, będą się targować o tą książkę, nie. Co za zboczuchy. Yokaro. Polski mistrz chce dzięki tej książce dołączyć do szkoły żurawia. O. Nie mam pytań. Dobra, chyba trzeba zostawić szaleńców. Nie mam pytań, moi drodzy widzowie, ale dobra, lecimy z wątkiem głównym. Musimy wrócić do Capsule Corporation. Nie ma tu żadnych misji pobocznych. Nie, znowu jest. Dobra, ale na razie polecimy... Dobra, polecimy naprawić androida. Chociaż nie, kurczę, kusi mnie. Dobra, Boski Pałac. Miało dzisiaj nie być misji pobocznych, a jednak.
No musimy to zrobić, drodzy widzowie, bo nie chcę nic przegapić, nie? Kto tam jest? Piccolo. O, to może być ciekawe. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Ano. A. Oj. O, proszę, czyli walka z Piccolo będzie. Chcę tutaj... Raz nauczyciel, zawsze nauczyciel. No, coś w tym jest. Chcę na nas przetestować swoje nowe umiejętności. Zobaczymy, co to będzie. A, przenosi nas gdzieś w ogóle. No, spoko. Ale muza nam wjechała. Jedziemy z koksem. A zobaczcie, nawet lepsza beka jest tak, bo oni są tak samo ubrani. Gdzie z łapami na mnie? Tak jest. Łe! Oj, Piccolo. Nie podoba mi się, co ze mną robisz. Ale dobra, to chyba będzie easy peasy. Dobra. Dawaj, jedziemy z tym koksem. Tak jest, dawaj. Okej. Wypadliśmy Piccolo z orbity. Co to było? Super wykończenie. Ja to pierwszy raz w życiu nauczyłem. A nie, już chyba mi się to zdarzyło, ale nie pamiętam. Nie, z Son Gohanem, z Son Goku to było inaczej jakoś. Na pewno nie wystrzeliłem nikogo z orbity. Miał zejść z tego urwiska, no rzeczywiście. Jo. Piccolo mu tam jabłka przynosił. No. Shimatta. Okej. Nikt się nie będzie hamował, Piccolo. I co? Misja zakończona, tak jest. Ukończona opowieść. Czy my mamy emblemat Piccolo? No właśnie, to jest dobre pytanie. Mamy czy nie mamy? Chyba mamy, ponieważ nic się tutaj nie pojawiło. No dobrze, moi drodzy. Chyba już na razie wszystkie misje poboczne. Wciskamy teraz mapę i szybko lecimy oddać te części do Bulmy. Zobaczymy, co nam powie. No przepraszam was za te misje poboczne, ale ja się jaram, jak je robię. Mimo wszystko wiem, że trochę odchodzimy wtedy od wątku głównego, fabularnego, ale ja się świetnie przy nich bawię. Tak samo zresztą jak przy fabule. Możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o tych misjach pobocznych, czy lubicie je oglądać. A tymczasem nie tam, bo tam jest znacznik jakiś dziwny, który sobie kiedyś ustawiłem. Tylko lecimy do Bulmy. Bulma-san, omatase shimashita. Kore de ii desu yo ne? Okej. Sore. Jōdeki yo, arigato. Ato wa kore o tsukatte chippu o tsukureba. Te... Chotto! Ta się dopiero skapnęła. Hontoni Gohan-kun nano? Hai. Ano, kono sugata ni wa jijou ga atte. Jijou tte? Nani ga attara sonna? Trzymają nas tymi kropkami. Reisei ni kangaetara, anta tachi Saiyajin wa moto kara muchakucha da shi. Sonna koto mo aru wa yo ne. Iciichi tsukkonde tara, kocchi no mi ga motanai wa. Sasuga Vegeta-san to issho ni sunderu dake atte, kou iu koto ni reisei da na.
ブルマさん。とにかく素材を持ってきてくれてありがとう。は、はい。逆に驚かせちゃってごめんなさい。でさあ、ごはんくん、どうせなら人造人間が治るとこを見ていかない？大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ、いてくれるとすっごく助かるんだけど。あ、そうですね、わかりました。Czyli będziemy świadkami naprawy androida numer 16. Spoko, zobaczmy jak to wygląda. Kore ga jinzō ningen. Otōsan o korosu tame ni tsukurareta sonzai ka. Ya, dekita dekita. Umaku ittan desu ne. Un, koko made wa ne. Gohan kun ga motte kita kōseki ga umaku tekiyō shita wa. 小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さーて、あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。さて、どうかしら。うん、俺は。よし、動けたわね。あんた、名前は言える？名は16号。人造人間16号だ。そうか。俺はクリリンに連れてきてもらった。修理してもらうために。オッケー。記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やった！やりましたね。お前たちが俺を直してくれたのか。ありがとう、礼を言う。なーに、別に構わんよ。それにそこのご飯くんも手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯。こんにちは。孫ご飯。俺の記憶データにある存在だ。孫悟空の息子だな。ちょっと。孫君の息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。俺の目的は孫悟空だけだ。息子は関係ない。あ、そう、そういうのはあっさりしてんのね。うん。じっと見つめて、なんだろう。博士。なんだね。この体、どこまで治っているか動いて確かめたい。近くの森に行ってもいいか。うん、まあ構わんが。孫悟飯、お前も来てくれるか。もしもの時に備えてな。え、はあ。悪いけど行ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わかりました。俺は先に行く。森で会おう。ご飯くん、よろしく頼むわね。はい。Czyli mówiąc krótko, moi drodzy widzowie, czeka nas sparring z Androidem 16, który został ożywiony, ale to już w następnym odcinku, ponieważ to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. No sorry jeszcze raz za te misje poboczne, ale musimy je robić. A tymczasem dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną, jesteście najlepsi. Ja wam osobiście życzę miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepło. Yo!